Witajcie! Na świętego Hieronima, jak jest deszcz albo go nie ma, to w połowie listopada pada albo nie pada. Tak można by podsumować prognozy pogody, które obserwuję od kilku tygodni. No i dlatego wysadziłem właśnie ogórki ostatnio. No i okazuje się, że na zimnego ogrodnika ma być 0 stopni u mnie, to patrzyłem wczoraj, dzisiaj ma być plus 4 stopnie. Albo plus 3, jakoś tak. No i rzeczywiście tak można by tą pogodę podsumować. Także w razie czego mam tą białą włókninę. Przykryję po prostu na tych zimnych ogrodników i niech sobie będzie po prostu. Zobaczymy, jak to wygląda, jak to wyjdzie. Część ogórków w każdym razie wysadzona, część została w domu jeszcze. I tak w razie czego coś tam będę. Może akurat wszystkie, a jeżeli nie, to przynajmniej będę miał około 100 krzaków ogórka i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale dzisiaj coś porobimy przy 60. No, przygotowałem to i tutaj te półosie. Już sam nie wiem, jedni mówią, że to zwrotnica, drudzy mówią, że półosie. Nie wiem, nie czepiajmy się szczegółów. W każdym razie tak, tu jest ta jedna taka trochę luźna i ona, słuchajcie, bardzo fajnie wchodzi tutaj w te tulejki, co już pomontowałem. Ale to tak ma minimalny luz, natomiast ta nie chce wejść i teraz trzeba załatwić rozwiertaki, żeby niestety sobie z tym poradzić, bo inaczej kicha. Więc na razie to zostawiłem. Ale w międzyczasie tutaj złożyłem przód, słuchajcie. Tu jest jedna podkładka dystansowa, tutaj druga i nie ma żadnego luzu tutaj. Jest super. Tu pasuje pod kalamitkę otwór, tutaj przygotowany pod bolec. Teraz zmieniam tutaj te kalamitki. Od kluczyk 11, słuchajcie, gdzieś miałem, ale mi się zapodział i nie wiem, gdzie go mam, dlatego tu obcęgami wykręcę to. O. I jest. Tak. Kurde, czy ja taką dużą mam? Bo nie wiem, czy takie duże kupowałem. A tu jeszcze dwie, to na zapas są te dystanse do tego zawieszenia z przodu. O, to są te. Są, bo to są, widzicie, takie te łamane. No i to jest to samo. To tu ma mniejszy gwint, jak zwykle oszczędzają. Ale powinno współpracować. O, jest ładnie, wchodzi. Jest porządnie, ale jeden minus, bo patrz, też 11. Ja tu mam 10 wziąłem. Kurde, nie wiem, gdzie dałem. Nie wiem, gdzie dałem 11, bo 12 jest za duża i nie się nie kręci. Dobra. O, lekki opór i jest, co już trzyma. Teraz trzeba tą drugą tutaj. Ciekaw jestem, czy ta druga też będzie pasować. A jak nie, to trzeba będzie znowu zaginać do sklepu. Wydać złotówkę. Na część. A na paliwo, nie wiem, dwie dychy. Czy coś. No i chyba to trzeba przegwintować. Idę po gwintowniki. No, stworzeń siedzi, kalamitki pozakładane, luzu nie ma żadnego, teraz to tylko obrócę, wbiję tutaj ten bolec. Tymczasowo założę na niego gwoździa, dlatego że nie mam tego zabezpieczenia. O, ten gwóźdź nawet będzie pasował, nie mam zabezpieczenia, a żeby ten temat po prostu już był, ja sobie to na pewno ogarnę. I trzeba to trochę ustawić lepiej. Jeszcze przesmarowałem, żeby on tam lepiej właził i się nie chciało mu zacierać przypadkiem. O. Teraz tu.
Wyleciał. Wyleciał, bo zobaczcie. Tu wygląda to tak, że on nie chce za bardzo wejść. A tam wygląda z tamtej strony inaczej. Chyba to była przyczyna, dlaczego tutaj nie było stworzenia tego bolca, znaczy się. No zaraz się z tym poradzimy jakoś. No i bolec włożony, dałem jeszcze tu podkładkę. Gwoździa zagiąłem, także już jest dobrze. Muszę tylko pamiętać, żeby kupić właściwą tutaj to zabezpieczenie takie. Teraz założę tylko tą blokadę tutaj, blaszkę i zaraz będzie smarowanie tego szmegowego, jak on się nazywa? Stworznia, tak? Kurczę, a gdzie jest druga podkładka, sprężynka? Już nie ma. Trzeba będzie zaraz, ale tutaj mam. Dwunastki się zabezpieczyłem. Teraz kluczyk jeszcze 19 i będzie zaraz git. O. Pyk. O, patrz, jeszcze tam ta druga spadła. A gdzie jest tamta druga? Jest. O, i teraz tą drugą, jakieś fajne śruby, słuchajcie. Super VNA, jakiś opis. Ludzie. Teraz to będzie. Będzie. No i tak wygląda złożona belka z przodu. Tu nie wiem tylko na co jest ta dziura. To jest przód. Co tam może być? Bo tu przychodzi zaczep, ten co tu leży w piachu. A tutaj? Co tutaj się wkręca, powiedzcie mi. Dobra. No i teraz idę po smarownicę. I zaraz to przesmaruję. No i oś przesmarowana, tutaj smar powyłaził już, tam jeszcze z tamtej strony, tu też trochę powycierałem, tu powyłaził. Także ten przód można już montować, pozostanie tylko te półosie, wrzucić zwrotnicę. No i co? I takie uzbrajanie właśnie, tam te skrzynki pod akumulator, no właśnie to też muszę kupić. Tą belkę pod te skrzynki, bo tamto co jest, to tam są szroty, to nie ma co ruszać. No ale takie najważniejsze rzeczy, to jest zrobione, jest nowe. No tutaj właśnie co, no jeszcze kierownicę muszę tutaj wrzucić, tylko to rozwiercić właśnie tą czternastką. To muszę pojechać wobec tego, tak, wiertło czternastkę muszę kupić. Zrobię sobie zaraz kartkę. Aha, no tutaj te skrzynki pod akumulator obydwie. Kartkę, długopis, zaraz pojadę do sklepu. No, muszę trochę tutaj przeszlifować, bo czternastka tu nie wchodzi. No i tak delikatnie tutaj to zjechać, to jest odłamane i będzie dobrze. No i super, pasuje. Jest dobrze. To zakładamy kolumnę. To oklamota. Dobra, jest. Siedzi. To już wcześniej powiększyłem, bo byłem w sklepie po tą czternastkę wiertło. No. Tutaj słuchajcie, założę taką podkładkę grubą, ona tu ma chyba 4-5 mm spokojnie i powinno to zdać egzamin.
A w każdym razie liczę na to. Tu już chyba więcej nie dokręcę palcami. Trzeba wziąć klucz. I zobaczcie, jak to tutaj w ten sposób złapie, no to już chyba tego nic stąd nie wyrwie. Także to jest moim zdaniem najlepszy sposób na to. Nagwintowane na 14. Tutaj to samo. To skręcamy kolumnę. No, kolumna założona. Spróbuję, bo ją substancją smarowałem ostatnio. Może zejdzie. Nie ma luzów, fajnie, jest ok. Tu też nie ma luzów na dole. Jest dobrze, ale muszę zdjąć ją, bo inaczej nie zamontuję tego zielonego ustrojstwa. Więc idę po te, jak on się nazywa, ościągacz. Tu zdjąłem oto. Dzisiaj niedziela, mała wyprawa na ryby na pobliskie stawy. Trzeba trochę odpocząć. Jeden karpik już wziął, bardzo fajnie. Tu koledzy dookoła też łowią, całkiem przyjemnie. Brania są bardzo mocne, zdecydowane. Ryba tu się nie patyczkuje z przynętą. Kolega, co tutaj siedzi obok, nie wie sam, ile już wyłapał tej karpi. Się śmiałem, że wszystkie chce złowić. Ale zobaczymy, może będzie branie. Na wizji, że tak powiem. Niedobrze, bo deszcz zaczyna padać. Tam takie chmurzyska, zobaczcie. Trzeba będzie się chyba zwijać, bo nie mamy parasola, a te chmury idą centralnie w naszą stronę, zobaczcie. Tam jest fajnie, nawet jasno, ładnie, ale tutaj to kijowo 5 minut i wszystko będzie mokre, 5 minut. I już tam jakiś następny karpik. Przed chwilą była płotka ładna. No i deszczyk pada. Chyba na tyle z kamerowania na dzisiaj. A taka wrzutka w film o ciągnikach. No, połów się udał. Dwa karpiki. Możemy wracać do domu.